Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was do wspólnej zabawy, do wspólnej pracy. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować wykonanie wieńca wielkanocnego. Bardzo serdecznie pozdrawiam Franka z mamą, Karolinkę, Nikolę i Agatkę. Mam nadzieję, że wraz ze mną także weźmiecie udział w naszej wspólnej pracy. A zatem, kochani, do wykonania wieńca wielkanocnego potrzebny nam będzie klej, zszywacz, wstążka, nożyczki, kolorowy papier i kolorowy brystol. Do wykonania wieńca wielkanocnego potrzebne nam będzie 8 jajeczek. Szablony jajeczka wycięłam sobie z białej kartki. Moje jajeczko jest wielkości 6,5 cm na 9,5, ale wielkość jest tutaj do wyboru. Możecie sami zdecydować, jak duże ma być to jajeczko. I tak, kochani, pracę zaczynamy od wycinania jajeczka z kolorowego papieru. Zwróćcie uwagę, aby wycinając jajeczka, wzór nie był do góry nogami, tylko żeby była kartka i jajeczko prawidłowo ułożone. Żeby było Wam łatwiej, to proponuję narysować kształt jajeczka tu z tyłu, odrysować i wtedy już po linii będziecie wycinać takie jajeczko. Wtedy praca idzie szybciej. Następnie wycięte 8 jajeczek z tego kolorowego papieru nakleimy na nasz brystol. Naklejamy na nasz brystol. Tu już przygotowałam, żeby było szybciej. Naklejone jajeczka na brystol. Teraz będziemy je wycinać. Żeby je wyciąć, proponuję pociąć ten brystol na mniejsze kawałki, tak żeby nie przeciąć jajeczka wokół i powstanie nam taki mały kartonik. Będzie nam wtedy zdecydowanie wygodniej wycinać. Wycinamy jajeczko, które dzięki brystolowi będzie usztywnione i łatwiej nam będzie utrzymać konstrukcję całego wieńca. Będzie ona usztywniona. Mamy już wycięte jajeczka, podklejone brystolem i teraz układamy sobie taki wstępny wieniec, żebyśmy wiedzieli, jak on się będzie prezentował. Tu mamy brystol, tu mamy jajeczka. O, to będzie taki nasz wieniec. I ten wieniec będziemy pleść, przymocowując jajeczka do siebie. Jak to będziemy robić? Bierzemy jajeczka, tak, żeby było jedno stroną brystolową, drugie stroną z papieru. Przypinamy. Bierzemy drugie jajeczko. Przypinamy. Bierzemy kolejne jajeczko. Przypinamy. Widzicie? Tworzy się bardzo mocna konstrukcja. Przypinając tak jeden do drugiego, stworzyliśmy taki właśnie wieniec. Teraz, ponieważ trochę widać zszywki, żeby było estetycznie, zakryjemy te zszywki kółeczkami, które wycinamy z tego samego papieru, z którego wycinaliśmy
jajeczka. Mamy 8 jajeczek. Z każdej strony 8 razy zszywaliśmy. W związku z tym będzie 2 razy 8, 16 kółeczek potrzebnych, aby z dwóch stron zamaskować zszywki. Teraz, żeby powiesić ten wieniec, żeby on mógł zdobić nasz dom, robimy dziurkaczem dziurkę i przez tę dziurkę staramy się przeciągnąć wstążkę. Pomagamy sobie na przykład tak. Staramy się, żeby wstążka była z dwóch stron równo zawieszona. O, tak. Tu na górze możemy, żeby ona nam się ładnie układała, przewiązać. O, tą końcówkę taką średnią możemy odciąć. Proszę bardzo. I już wieniec jest gotowy do powieszenia. Dobierzcie sobie rodzaj i kolor papieru według własnego gustu. Wyobraźnia nie zna granic. Życzę Wam udanej zabawy i mam nadzieję, że napiszecie, jakie wieńce Wam wyszły, jak piękne, jak duże i gdzie będziecie je wieszać. Serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia.